się bardzo serdecznie u mnie na kanale i dzisiaj będziemy testować i otwierać sobie Mystery Boxy z firmy Fake Bake. Nie wiem, czy na polskiej stronie one są do kupienia jako właśnie Mystery Boxy. Wiem, że właśnie na angielskiej stronie można kupić sobie boxy i jeden kosztuje 20 funtów. Do wyboru mamy 3, ja sobie zamówiłam wszystkie 3. Jeden jest rozświetlający, drugi jest właśnie taki bardziej kosmetyczny, taki beauty. No i trzeci jest taki typowo ich oryginalny. Także mamy 3 boksy. One są przychodzą do nas w takich reklamóweczkach. To jest oczywiście w folii zabezpieczone. Ja sobie otwarłam je tylko do tej formy reklamówek. Szukałam w środku jakiejś faktury, nie znalazłam. Nie wiem ile płaciłam, mam właśnie to tylko na stronie, to tyle. Co jeszcze? Nie mam podpisanych również tych boksów, więc nie wiem, który jest który, no ale będziemy spróbować do tego zaraz dochodzić i zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Więc zacznę od pierwszego. Umyjmy sobie wszystko po prostu, to, co w nim mamy. I to jest chyba ten właśnie wielki. Bo są małe, ale takie właśnie typowo kosmetyczne. No i oczywiście Faberge Eye Brush is a thinner, więc samo opalecz w sprayu, on jest tutaj zabezpieczony. Jeśli chodzi o to, bo chcę, wybieramy tam tylko jedną rzecz i jest to właśnie nasza karnacja. Ja dałam sobie jasną, więc mam nadzieję, że te produkty będą przeznaczone właśnie do takiej karnacji. Szczególnie chodziło mi o te bronzery, samoopalacze. Więc zobaczymy. Pierwszy to jest właśnie Beyond Bronze Be Fake Bake Eye Brush Self Tire, więc nowa formuła jakaś. Tutaj mamy, z jakiej odległości należy trzymać, ile należy czekać, nie dłużej niż 24 godziny, po 4 godzinach można zmyć, utrzymuje się kolor do 7 dni. Pryskamy w odległości tam 35 cm. Jestem ciekawa tego produktu, nigdy nie stosowałam, więc dajcie znać, jeżeli wy stosowałyście, a my sobie może zrobimy jakiś teścik, jak to działa, zobaczymy. I mamy resztę kosmetyków, jak się domyślam, właśnie do twarzy. Pierwsze tutaj mamy foundation, czyli mamy normalnie podkład, cream or pound, wodoodporny, specjalny efekt wygładzenia. Chciałam sprawdzić sobie w sumie tylko kolor, bo będziemy właśnie może sobie jakiś makijaż zrobimy tymi kosmetykami. Ale jak widzimy, nie chcę wylecieć. Na. O! Jest. Więc zrobimy sobie takie pierwsze wrażenie. Tylko kolor jest taki. No, myślę, że taki właśnie naturalny, więc fajnie. Zapach jest taki mocny, specyficzny i z Rosji, bo ostatnio miałam krem rozświetlający, używam i testuję. Powiem wam, bardzo fajny właśnie, ale ma podobny zapach, taki mocno taki nieświeży, że tak powiem, czegoś zgnitego. I ten podkład ma podobnie. Mam nadzieję, że to jest tylko tak na chwilę. Jest on bardzo gęsty, bardzo tłusty i nie wchłania się i nie wtapia się skórą. Why? O co chodzi? Gdzie rozsmarowuję. O Jezus. 3 godziny później. Jak już uda się wam go wmasować i klepać w twarz, w moim wypadku w rękę, to zostawia fajne takie satynowe wykończenie. Nie jest takie, wiecie, mokre, tylko takie gładkie, delikatne. I po rozsmarowaniu już nie czuć tego zapachu, więc plus, bo ten zapach naprawdę jest bardzo mocno taki niezaprzyjemny, więc jeśli jesteście wrażliwi na zapachy, no to na początku będzie ciężko, chyba że sobie go zostawicie chwilę, na pewno troszkę oksyduje, jak widzę, tylko tak dziwnie jasno. Jakby był jaśniejszy po rozsmarowaniu. No ale cóż, zobaczymy. Kolejną rzeczą mamy pomadkę matowo-lśniącą. Cokolwiek by to miało znaczyć.
Wiecie co, ona tam ma tak jakby kropelki, ale nie będzie tego widać. Ona w takim pomarańczu, takim brązowawo pomarańczowym kolorze. Takie coś. Takie delikatne. No nie są to moje ulubione, że tak powiem, kolory, no ale zobaczymy. Konsystencję ma bardzo taką oleistą, taką typowo pomadki, pomadki. Co mnie zastanawia, no tutaj na wierzchu ma taką jakby rosę, to nie jest mokre i to po przejechaniu dalej zostaje taki jakby delikatny peeling. Nie wiem, ciekawe, ciekawe to może być, także na pewno będziemy sobie testować, to wtedy zobaczymy. Kolejnym produktem mamy paletkę. Mamy paletkę do oczu. Eye palette 4 razy 1,5 grama. Wolno od parabenów, mamy to zaznaczone na każdym produkcie. I co? Otworzymy, zobaczymy. To jest taka podstawowa paletka. Mamy tutaj pacynki, mamy lusterko w paletce. I mnie w lusterku. I mamy tutaj tak cienie, jest to taki śliwka bakłażan, taki róż, szarość i taki... On jest taki bardziej beżowy, tutaj w kamerze wygląda jakby był biały, ale on jest taki bardziej beżowy, taki dziwny. Zrobimy sobie swatche szybko. Cię? No. Jak wiecie co, no... Jak się nie chcą rozsmarowywać za bardzo te cienie, ciężko może się z nimi pracować, ale zobaczymy, na pewno sobie przetestujemy. Jedynie co zauważyłam właśnie przy braniu swatcha, że te cienie się obkręcają, więc pewnie można je wymieniać sobie później na inne. Więc też fajna opcja, ale martwi mnie ten cień, że wiecie, no nie chcą się tak no i powstają delikatne dziurki, plamki takie, wiecie, i zobaczymy, co z tego będzie. Ten makijaż może być ciekawy. Może się tymi cieniami dość ciężko pracować, zobaczymy, jak się będą blendować. Jestem bardzo, bardzo ich ciekawa. No i mamy jeszcze jeden produkt. I co to jest? Róż, czyli róż. Róż do policzków. Wiecie, bardzo estetycznie powiem wam, otwieram te opakowania tak rozrywając po prostu. Ma fajny taki panterkowy wzór. Opakowanie jest takie dość solidne. Jest to plastik, co prawda, ale takie solidne są te opakowania. Tak w ogóle, jeśli mówiąc o opakowaniach, są ładne, estetyczne, więc fajnie. O, i mamy tutaj dwukolorowy róż. Dwuróżowy róż, że tak powiem. Jest on taki... Jak widzicie, jaśniejszy i ciemniejszy. Zrobimy sobie swatche. Ten ciemniejszy jest taki mocno ciemny, ten jaśniejszy jest kolej taki bardzo, bardzo delikatny, bardziej jak taki rozświetlacz różowy, także fajnie może wyglądać na twarzy. Powiem wam, jestem ciekawa tych kosmetyków, jak się one sprawdzają na twarzy, jak się noszą. Także dajcie znać, jeżeli już testowałyście te produkty, używałyście kiedyś, to dajcie koniecznie znać w komentarzach, a ja niedługo nagram dla was właśnie film z testem i zobaczymy, czy się zgadzamy z opiniami, czy wy też macie podobne odczucia jak ja, czy też nie. Pierwszy box, ten chyba beauty, ponieważ nie był podpisany, ale no tak się domyślam, po zawartości. Mamy róż, mamy paletkę, mamy podkład, mamy pomadkę, no i mamy samoopalacz w sprayu. Czy jest to warte 20 funtów? Myślę, że u nich na stronie na pewno. Czy ogólnie jest to warte swojej ceny? Nie wiem, w tym momencie będę testować te produkty, sprawdzę i dam wam oczywiście znać, co ja o tym myślę. Właśnie będziemy sobie robić test tych produktów, bo na pewno taki film też będzie nagrany. Kolejną paką to jest chyba ta oryginal, tak mi się wydaje, jest ona największa. I zobaczymy, co my tutaj mamy. Tam było 5 produktów. 3. To nam coś wypadło. 4. I 5, czyli pewnie w każdym jest po 5 produktów. I pierwszą rzeczą w
którą tutaj mam, jest maskara. To nie wiem, czy to nie jest beauty. No ale dobra. W każdym razie mamy maskarę do rzęs. Maskara jak maskara. Czarna. Z taką szczoteczką typowo podkręcającą rzęsy. Więc fajnie. Sprawdzimy sobie. Przyda nam się na pewno do tego odcinka z makijażem z firmy właśnie Fake Bake. A dokładnie jest to dla nich kosmetyki do makijażu robi firma Scream It Pout. Chyba tak to się czyta, jeśli nie, to oczywiście poprawcie mnie. Więc co mamy? To, co nam wypadło, jest to coś do kąpieli. Peelingujące albo nie, zobaczymy. Honey Brûlée. To jest to taki miodowy creme brûlée o takim bynajmniej zapachu. I co to jest? Skin jest, skóra jest po niej miękka i delikatna oraz pachnie i smakuje słodko. No i to jest oczywiście do kąpieli żel, który wytwarza dużo piany. Także ciekawe, wiecie, że ja uwielbiam takie właśnie kąpiele z dużą ilością piany, długi relaks w wannie, więc sprawdzimy, przetestujemy i zobaczymy. Kolejną rzeczą tutaj mamy czyli to będzie na moje oko wolne od oleju clean, czyli będzie to właśnie wiecie, do usuwania produkt naszego resztki samoopalacza, więc fajnie, bo samoopalacze przeważnie, wiecie, one schodzą nierówno i tak dalej, jak chcemy później nałożyć nowy, żeby to fajnie wyglądało, to lepiej mieć skórę właśnie po peelingu jakąś taką fajną, więc myślę, że fajnie, że właśnie pomyśleli o tym, chociaż nie widzę tutaj samoopalacza, chyba że to jest samoopalacz, tak. To właśnie dobrze, że o tym pomyśleli i dali coś takiego, co jednak będzie nam redukować tą skórę. Chciałam zobaczyć, jak to pachnie i sobie to otworzyć. Właśnie tutaj mamy zabezpieczone oczywiście folią. Także już sobie otwieramy. Spróbujemy sobie trochę. Jeśli chodzi o zapach, to na razie zamknięte, więc nie bardzo czuć. Otwarcie jest takie przekręcane. I jest to taka konsystencja bardzo żelowa, wodnista. I pachnie tak. Jak taki delikatniejszy zmywacz do paznokci bym nazwała. Ale ma fajną taką konsystencję, taką oleistą, jest widać, że produkt taki czyszczący, po prostu mocno skórę, właśnie zetrę sobie może te cienie, na sucho nie zetrę. Także ja pójdę sobie wymyć ręce i już do Was wracam. I już kochani, jestem z powrotem, jedyne co Wam mogę powiedzieć od razu, bezpośrednio, właśnie po zmyciu tego produktu. Zapach się niestety utrzymuje, ale jest on taki delikatny, że tak powiem, do wytrzymania, więc fajnie. Mam nadzieję, że zaraz wywieczeje. Jedynie co to skóra po nim jest faktycznie taka gładka, delikatna i nie jest taka wysuszona. Pomimo tego, że w składzie jest alkohol i wiecie, wiadomo, no on musi nam usunąć ten makijaż, ten właśnie samoopalacz. Więc jeżeli on Wam go usuwa, no to wiadomo, że to jest dość mocny środek. No to jednak pomimo tego tę skórę zostawia taką gładką i delikatną w dotyku, co też jest na plus oczywiście dla nich. Co jeszcze? Mamy krem. Podejrzę. Do twarzy. Coś w każdym bądź razie. Dream Skin. Ma taką konsystencję, taką, wiecie, niby krem. Ale to jest takie bardziej coś, muszę to doczytać. Jest to olejek do zamywania skóry właśnie z makijażu.
ma taką formę po dotknięciu i z ciepła, a z rąk staje się taki musowaty, taki fajny. Ładnie pachnie, trochę jak taka pianka do golenia, ale taka delikatna, przyjemna. Więc nie mam brzydkiego zapachu i co jest ważne, niweluje zmarszczki. Tary mary, ciekawe jak. Albo zawiera w składzie jakieś właśnie, wiecie co. Stymuluje do powstawania wolnych rodników w naszej skórze, przez co ona wydaje się młodsza. A oprócz tego delikatnie właśnie oczyszcza nam skórę, więc myślę, że to jest też produkt jako do zmycia tego samoopalacza z twarzy. Jeżeli chcemy go właśnie sobie zmyć, to to używamy do ciała, a to do twarzy. Ja to oczywiście wszystko jeszcze sprawdzę, bo to wiecie. I mamy liquid do opalania. Najpierw otwieram tych opakowań. Potem z rękawiczką. Jedną. Albo parą. Są w każdym razie różowe rękawiczki. Para takich rękawiczek. A to nie da. Rękawica to taka specjalna właśnie do nakładania, taka tutaj gąbkowata. I spray. Saftan. Brązujący spray. Tutaj mamy wszystko zabezpieczone. Ja go sobie oczywiście otworzę. Albo nie otworzę, ale bynajmniej sobie go przebiję. Bo chciałam zobaczyć kolor, jakim tutaj, czy on będzie taki mocny, czy jest bardzo lejący, nie jest gęsty na pewno. No typowo taki brązująco mocny, mocny, ciemny. Wydaje mi się, że on nie jest naturalny, chyba że się go rozsmaruje, no to bardziej. Bardzo mocny, bo jak widzimy tutaj już nie da się nic z nim zrobić, także sprawdzę sobie akurat później ten, więc zostawię plamy, więc należy robić to na pewno w rękawiczkach, rozsmarujemy tą rękawiczką, więc na pewno w ten sposób. Jedyny plus do tej pory to jest zapach, bo ma, nie ma takiego zapachu samoopalacza typowego, jak wiecie, jakie mają zapachy, tylko kokos, czuć sam kokos, więc fajnie. Jeśli chodzi o kolor, no to jak rozsmarujemy, jest fajny, delikatny. Tak jak tutaj mi się wylał w jednym miejscu na rękę, jak widać, no to jest on bardzo mocny, więc może być on dość ciemny. Tutaj mi powiedział po paznokciu, no cóż, życie, widzicie, nie jest to reżyserowane i robię to po prostu przy was. Więc będę sobie to zmywać. Mamy płyn. Sprawdzimy od razu działanie na tym produkcie, jak on go zmywa. I czy zmywa tylko resztki już gotowe, czy zmywa też od razu świeże. Mam nadzieję, że oczywiście od razu świeże też nam zmyje. I tego będę się po prostu trzymać. To będzie moje. I ostatni już mystery box, który również kosztował 20 funtów. Mamy to samo co w pierwszym, czyli ten w sprayu samoopalacz. Mamy błyszczyk. Mamy coś na zmarszczki. Nie wiem, to jest prozmarszczowy. I mamy też, tu jest 2, 3, 4, 5 produktów, więc w każdym boksie jest po 5 produktów pełnowymiarowych. Zaczniemy sobie od błyszczyków. Mamy tutaj 2 błyszczyki. I na tym opalonym, plamiastym, to nie wiem, czy coś zobaczycie, no ale zobaczymy. Wow! Guma. Taka z dzieciństwa, takie kulki. Pamiętacie te gumy, takie kulki, takie, co się kupowało w takich długich, długich paskach? To właśnie. To jest ten zapach. A, ale słodki zapach. Bo kolor, to wiecie, że ja nie lubię błyszczyków, ogólnie błyszczyków, ale no.
Zobaczymy. Więc mamy w sumie trzy produkty do ust w tych trzech boksach. I tak, mamy taki, no nie jest taki brązowy, taki delikatniejszy i taki ciemny róż, taki bardzo mocno błyszczący i świecący w każdym bądź razie. No wiem, nie jestem fanką takich błyszczyków, jestem matowe pomadki ever. No ale jak będziemy sobie robić test, to będziemy sobie ich używać i zobaczymy, jak się one sprawdzają. I mamy tutaj jeszcze trzy produkty. Czyli było sześć produktów, czyli te błyszczyki możemy nie liczyć jako jeden produkt. Bo tak ogólnie to wszędzie było po właśnie. I to jest serum na linie zmarszczkowe, działa jak laser. Tak nam obiecuje producent, czyli na wszystkie nasze właśnie chomiki pod oczami, gdzieś na czole linia ma działać. Sprawdzimy. Jestem bardzo ciekawa. Jak wiecie, że jeśli chodzi o zmarszczki, to wszystko co jest możliwe, to uwielbiam testować i sprawdzać, czy naprawdę to działa, czy też nie, czy tylko tak piszą. Primer. I on jest ogólnie do twarzy, czy do ciała? I don't know, nie piszę. Jest to w każdym razie primer. Czy on jest... Zaraz. Na. O, leci. Myślę, że raczej do twarzy, no bo nie ma go zbyt wiele. I trzyma się do 24 godzin. Ale ma zapach. Kokos z migdałami. Uwielbiam. Piękny. Zapach ma cudowny. Fajnie się wchłania na tą plamę. Ale fajnie się wchłania. Zdaję skórę taką mega nawilżoną, delikatną. Czyli myślę, że będzie to jako primer właśnie do twarzy pod makijaż. Tak go w każdym razie będę chciała przetestować i sprawdzić dla Was już w naszym filmiku, który będzie już niedługo, zaraz po tym. Albo trochę później, ale w każdym razie w niedługim czasie zamierzam przetestować te kosmetyki. Jak znajdę tylko trochę czasu, myślę, że będzie to niedługo. No bo jak wiecie, już wróciłam trochę do pracy, trochę pracuję jeszcze indziej. No i trochę już mam mniej tego czasu, ale staram się nagrywać i tonik, i mamy tonik do skóry. Powiem Wam tak, ciężko mi jest w tym momencie powiedzieć, które to było glow, które to było beauty, a które to jest oryginal. Ale tak patrząc na to, to myślę, że to jest to glow, ponieważ to no, chociaż nie wiem. Nie wiem, ciężko mi jest stwierdzić, na stronie nie pisało, co jest w którym boksie, więc, no bo to są mistery boksy, więc to są takie niespodzianki, więc ciężko mi jest powiedzieć, który był do którego, oczywiście nie otworzę tego tajniku. Nie ma takiej opcji, ale może jednak. Chciałam sprawdzić zapach. Wiecie, jak to ja upapram się zaraz przy tym, albo coś zrobię, ale zrobię, nie? Tam sobie tylko paznokcie nie połama. Jestem okropna ostatnio z tym pazurem. Ale muszę je w końcu zrobić. Nie zbieram się do tego jak sójka za morze, ale się zbiorę i to zrobię. Zrobię to. A mam w sumie nowe lakiery do przetestowania, więc może nagram jakiś filmik. Zobaczymy, co to będzie. Mamy tonik. Tonik otwieramy normalnie tak. Dam go sobie trochę na ręce. Ja się wszystko daję na ręce. Ma fajny zapach. Kokos. I taki, tylko nie taki słodki, mdły kokos, tylko taki kokos jak w perfumach, bo musi mieć na pewno trochę alkoholu ten tonik. No. Ale została skóra też taką mega delikatną. Tak, ja się wszystko daję sobie na ręce, więc ja mam na tych rękach wszystko, wyglądają one tak. Tu mam plamy po samopalaczu, ale to nic, mam nadzieję, że testując ten produkt, zaraz go sobie przetestuję i sprawdzę, czy działa, czy nie działa, czy puściły te plamy, czy nie puściły. No i pamiętajcie, żeby robić to jednak w rękawiczkach, jak będziecie stosować samoopalanie.
No i fajnie, że mamy też tą jedną właśnie tutaj rękawiczkę do nakładania, także będzie łatwiej nam na pewno testować te produkty. Dajcie znać w komentarzach, w lajkach. Jeśli Wam się podobało, to zostawcie lajki, dajcie znać oczywiście w komentarzach, czy stosowałyście te produkty, czy nie. Czy byłyście zadowolone, czy też nie. Czy podobał Wam się taki odcinek, czy też nie. Także dziękuję Wam za dzisiaj i co, widzimy się niebawem w kolejnym odcinku. Pozdrawiam, całuję, buziaki, pa pa!